Ludzka zdolność do kochania, a więc do bycia z drugim człowiekiem, do bycia w pokoju, w życzliwości, w serdeczności, w otwartości na niesienie pomocy, w cierpliwości wobec kogoś, kto nas rozczarowuje. A więc to wszystko, co wchodziłoby w tą semantykę kochania, funkcjonuje jedynie na przedłużeniu tego, że On pierwszy nas umiłował. I tego nas chce dzisiaj nauczyć na nowo Jan Apostoł. Co więcej, myślę, że medytując ten tekst, dojdziecie do przekonania i do takiego pytania, które warto sobie dzisiaj zadać. Czy ja i moje chrześcijańskie życie, albo motywowane Ewangelią życie, jest sakramentem Bożej miłości? To znaczy, czy jest dla świata, dla moich znajomych i dla tych, z którymi dzielę życie, znakiem Jego rzeczywiście prawdziwego działania, kochania? Czy przeze mnie przechodzi Bóg? Czy dzisiaj przejdzie przez moje sprawy, myśli, spotkania, rozmowy? Czy tym znakiem rozpoznawczym mnie jako chrześcijanina będzie miłość, a dzięki temu stanie się dostępny dla innych sam Pan Bóg? Wydarzenie nocnego wysiłku apostołów, którzy próbują przeprawić się na drugą stronę jeziora i spotkanie Jezusa, który po jeziorze kroczy, zdaje się być komentarzem do wczorajszej Ewangelii, a raczej lekcją i ponowną lekcją do odrobienia dla apostołów, ponieważ jak czytamy, nie zrozumieli tego wydarzenia rozmnożenia chlebów, nie zrozumieli jego istoty, bo ich umysły były otępiałe. Z takiego otępienia znów w tym wydarzeniu nocnego wysiłku Jezus pragnie, tak się może wydawać, ocalić i pragnie wyprowadzić z tego otępienia, z tego odrętwienia, wyprowadzić swoich uczniów. To przeprawienie się na drugą stronę może wydawać się wcale nie czymś ponad ich miarę, tak jak ponad miarę było rozmnożenie chlebów i wykarmienie całej rzeszy ludzi 5 chlebami i 2 rybami. Bo to jezioro wcale nie było takie duże. Najdłuższa jego część, ta długość tego jeziora to jest raptem 21 km, szerokość to 16 km. Więc mogłoby się wydawać, że jest to w naszym zasięgu właśnie móc przepłynąć na drugą stronę. Ale jednak często też doświadczamy w naszym życiu, że nagle coś po ludzku możliwego staje się dla nas właśnie niemożliwe, staje się przekraczające nasze wysiłki i jakoś wiatr jest nam przeciwny. Apostołowie spędzają całą noc na jeziorze i ten ich trud z przeciwnym im wiatrem zdaje się być właśnie trudem próżnym, trudem do niczego nieprowadzącym. Jezus przychodzi o 4:00 straży nocnej, czyli u samego właściwie końca tego ich zmagania, czyli tuż przed świtem. Przychodzi i na początku jest odbierany jako ktoś, kto jest nierzeczywisty. Po całonocnym zmaganiu wręcz budzi lęk i budzi strach. Jezus objawia siebie jako tego, który jest Panem nie tylko materii, tak jak widzimy go w rozmnożeniu chleba, ale jest także Panem i Władcą żywiołów, kimś, kto mówi burzy, ucisz się. To czyni nas rzeczywiście odważnymi. Poznanie Boga, który jest, daje nam moc, by zmagać się z dniem dzisiejszym.